obchodzimy 15-lecie uzyskania przez towarową giełdę energii licencję giełdy towarowej. 15 lat to bardzo długi okres czasu, bardzo dużo się w czasie wydarzyło, zmieniała się trochę rola giełdy, ale rola giełdy jest niezwykle ważna i możemy tutaj mówić o dwóch aspektach. Pierwszym, w zakresie integracji z rynkiem europejskim, gdzie rola giełdy jest niezwykle istotna, spełniają, można powiedzieć, bardzo szczególną rolę, gdyż o ile w sferze technicznej operatorzy zadbają o integrację rynków, to giełdy energii w układzie funkcjonowania NEMO, market couplingu, podlegając kodeksom sieciowym, dbają o implementowanie tych zasad, a jednocześnie umożliwiają uczestnikom rynków, którzy są ich członkami, zawieranie transakcji na zintegrowanym rynku europejskim. Drugim istotnym aspektem, o którym być może mniej dzisiaj tutaj mówiliśmy, jest rola giełdy w polityce państwa, w polityce energetycznej, gdzie giełda, co do zasady, staje się elementem polityki państwa. Te 15 lat, które minęło, to jest stała współpraca pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego, wcześniej Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, a Towarową Giełdą Energii. Muszę przyznać, że ta współpraca między innymi doprowadziła do tego, że jesteśmy na takim poziomie, na jakim jesteśmy, gdzie mamy efektywny rynek, oczywiście ze swoimi problemami, ale te problemy potrafimy rozwiązywać między innymi wskutek wspólnego dialogu, dialogu nie tylko z Towarową Giełdą Energii, ale również dialogu, który prowadzimy z rynkiem. Między innymi efektem tego dialogu jest wprowadzenie pewnych rozwiązań, które mają zapewnić mniejszą wolatywność cen energii w przypadku małej płynności, a wiemy, że o tym się ostatnio dużo mówi. I te efekty tej współpracy, tego dialogu widzimy w tym momencie, kiedy giełda wprowadza i modyfikuje cały czas, właśnie odpowiadając na głos rynku, swoje regulacje. To jest wyjątkowe wydarzenie, dlatego że po raz pierwszy spotykają się tutaj w Warszawie przedstawiciele europejskich giełd i rzeczywiście jest ich sporo z Węgier, z Niemiec, z innych krajów i to tylko pokazuje, że funkcjonowanie rynku będzie kluczowe i też jesteśmy w takim momencie, kiedy pakiet zimowy, zakończyły się negocjacje na poziomie europejskim związane z funkcjonowaniem energetyki na kolejne lata i ta współpraca pomiędzy przedstawicielami różnych giełd jest bardzo ważna, bo chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście się tak naprawdę łączyli, tworzyli coraz bardziej konkurencyjny, a co za tym idzie, tańszy i bardziej efektywny rynek energii. I to jest niezwykle ważne. The exchange actually the very core of competitiveness in the energy sector. We bring together demand and supply. We form prices, and those prices then orchestrate the behavior of all stakeholders. Now integration is very positive. The very project of creating and building an internal energy market is aimed at increasing social welfare. And social welfare overall will bring lower prices for consumers, it will help increase security of supply, and it will create more competitiveness between actors. Now that's the very aim of what we do. We want to create an internal European energy market and want to see more integration of markets.